Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Przypadł mi w udziale zaszczyt poprowadzenia bardzo ważnego panelu. Panelu, który ma tytuł Perspektywa krajowa niezawisłości sędziów i niezależności sądów w ujęciu konstytucyjnym. Jest to niezwykle istotne. Czym jest tak naprawdę konstytucja z punktu widzenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości? Czy bez konstytucji w ogóle moglibyśmy mówić o niezawisłości, sprawiedliwości, niezależności sądów? Chciałem bardzo gorąco powitać gości, pana profesora Leszka Garlickiego, który zechciał przyjąć zaproszenie do tego panelu. Pana doktora Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich. I pana doktora Ryszarda Piotrowskiego. Proszę Państwa, jesteśmy w pewnym niedoczasie, dlatego ja ze swojej strony nie będę Państwa absorbował. Oddam głos jak najszybciej panom profesorom referentom. Myślę, że 15 minut na referat to będzie taki optymalny czas i potem odbylibyśmy dyskusję. Oczywiście dyskusja, jak sądzę, mogłaby i powinna zająć więcej czasu, ale z powodu ram czasowych, które mamy, które są rzeczywiste i nic z tym zrobić nie można, będziemy musieli troszeczkę się dyscyplinować. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo proszę o zabranie głosu. Panie prezesie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do tej dzisiejszej dyskusji panelowej. Dziękuję też panu przewodniczącemu, że tak to zorganizował, że dostałem oklaski przed swoim wystąpieniem, co nie jest wcale złym pomysłem. Ja chciałem mówić o jednym tylko z aspektów granic niezawisłości sędziowskiej, mianowicie o tym przepisie artykułu 178 ustęp 1 Konstytucji, który mówi o tym, że sędziowie są niezawiśli i są w sprawowaniu swojego urzędu podporządkowani tylko Konstytucji i ustawom. Teraz co to znaczy? Jak to należy rozumieć? I na tym tle chciałem zaproponować czy przedstawić cztery takie serie obserwacji. Pierwszą z nich zacznę od przypomnienia, że to jest właściwie formuła, w każdym razie w tej części, która mówi o tym, że sędzia jest podporządkowany tylko ustawie, powtarzana przez wszystkie konstytucje nowoczesne w Polsce, poczynając od konstytucji marcowej. Uzupełnieniem konstytucji 97 roku jest wskazanie, że sędziowie podlegają już nie tylko ustawom, ale tylko konstytucji oraz ustawom. I oczywiście to, że sformułowanie tego przepisu jest w znacznym stopniu identyczne, pozwala na nawiązywanie do koncepcji pojęć zastanych, na poszukiwanie pewnego jakby uniwersalnego znaczenia tego sformułowania, no ale jednocześnie zarówno to rozszerzenie, czy to wyraźne wspomnienie konstytucji, no jak i w ogóle konieczność jednak rozpatrywania przepisów konstytucyjnych w kontekście aktualnej konstytucji, w której one się znajdują, powoduje, że należy poszukiwać czy odnosić interpretację tego postanowienia już do konkretów Konstytucji 97 roku. A z tego punktu widzenia Konstytucja z 97 roku, inaczej niż jej różne poprzedniczki, w sposób znacznie bardziej wyraźny sformułowała pewne zasady, w szczególności sformułowała zasadę hierarchicznego systemu budowy źródeł prawa, to po pierwsze. Po drugie, sformułowała zasadę, czy wyprowadziła z tego zasadę, że skoro system źródeł powszechnie obowiązującego prawa jest oparty na zasadzie hierarchii, to konsekwencją jest to, że akt niższego rzędu, który jest niezgodny z aktem wyższego rzędu, jest wadliwy i w każdym razie nie powinien funkcjonować w systemie obowiązującego prawa jako akt nadający się do akceptacji i stosowania. A po trzecie, nowa konstytucja z 97 roku
ustalając ową hierarchię aktów normatywnych, wyznaczyła w tej hierarchii ustawie miejsce znacznie skromniejsze niż w tradycyjnych koncepcjach prawda, klasycznego parlamentaryzmu. No bo przecież mamy konstytucję jako najwyższe prawo Rzeczpospolitej, ale potem mamy umowy międzynarodowe, o których jest mowa w artykule 91. Mamy prawo europejskie i to już w całości traktatowe i wtórne i dopiero potem na tym czwartym miejscu mamy ustawę. Co to znaczy? To znaczy, że twórcy konstytucji z 97 roku tą tradycyjną czy klasyczną koncepcję suwerenności ustawy w jakiś sposób odczarowali, plasując ustawę stosownie do dzisiejszego podejścia i do zasady konstytucjonalizmu i do zasady integracji między i ponadnarodowej, sytuując ustawę na stosunkowo niższym miejscu w systemie aktów normatywnych, a więc jest znacznie więcej tych aktów wyższego rzędu, z którą ustawa musi być zgodna, a jeżeli nie jest, to jest wadliwa i z tego muszą wynikać dalsze konsekwencje. To jest sytuacja, czy to jest rozwiązanie istniejące w sferze prawa materialnego. My mówimy w tej chwili o materialnym prawie konstytucyjnym, wyznaczającym system aktów normatywnych i jego hierarchię, no a za tym idzie, to jest jak gdyby sama podstawa konstytucji, no bo oczywiście przepisy materialne są punktem wyjścia dla dalszego formułowania przepisów o charakterze instytucjonalno-proceduralnym. I to właśnie prowadzi mnie do drugiej serii obserwacji, mianowicie, że no ta materialno-prawna konstrukcja musi teraz zostać przeniesiona w sferę czy w wymiar instytucjonalno-proceduralny. Jest to wymiar, jak mówię, wtórny, no niemniej oczywiście zasadniczy, no w tym sensie, że bez istnienia instytucji i procedur ta materialna zasada jest pozbawiona sensu, staje się pozorna. I w tym wymiarze konstytucja przyjęła, można powiedzieć, rozwiązania tradycyjne z punktu widzenia już stabilizującej się polskiej i kontynentalnej filozofii praworządności czy konstytucjonalizmu. Mianowicie przyjęła, że tu podstawowa rola, gdy chodzi o kontrolę konstytucyjności ustaw, ma należeć do Trybunału Konstytucyjnego, że Trybunał Konstytucyjny jest tym organem, który ma w zasadzie zupełną kompetencję do wydawania ostatecznych, powszechnie wiążących rozstrzygnięć o niekonstytucyjności ustawy, czy o niezgodności ustawy z aktami wyższego rzędu. I co więcej, te rozstrzygnięcia powodują niejako automatycznie, tam z odroczeniem, bez odroczenia, powodują niejako automatycznie usunięcie takiej ustawy z systemu obowiązującego prawa. Ta rola Trybunału Konstytucyjnego, czy ta kompetencja Trybunału Konstytucyjnego następnie zostaje trochę jak gdyby skontrastowana z kompetencją pozostałych sądów czy pozostałych elementów władzy sądowniczej, bo choć konstytucja tego wyraźnie nie mówi, no to dominująca wykładnia czy interpretacja tych przepisów i w doktrynie i w znacznej mierze w orzecznictwie jest taka. Ponieważ konstytucja jest tym najwyższym aktem Rzeczpospolitej, to oczywiście każdy sędzia i każdy sąd też ma obowiązek jej stosowania. Przypomnijmy, że artykuł 8 Konstytucji mówi o też bezpośrednim jej stosowaniu. Niemniej to stosowanie konstytucji polega przede wszystkim na tym, że sędziemu nie wolno jest zignorować sytuacji, w której nabiera wątpliwości co do konstytucyjności przepisu ustawy. W takiej jednakże sytuacji sędzia nie ma własnej kompetencji do uznania, że ta ustawa nie znajdzie zastosowania w sprawie, tylko powinien uruchomić procedurę pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Taki był ten model, który na skutek, przecież pamiętamy, różnego rodzaju dyskusje, spory, ale jednak zyskał sobie stanowisko czy poparcie dominującej doktryny. Ale od razu też trzeba powiedzieć, że po pierwsze w orzecznictwie właściwie nigdy z tym tak absolutnie i do końca się nie zgodzono, pomijając, jak wiadomo, kilka orzeczeń Sądu Najwyższego, gdzie Sąd Najwyższy mówił, ale jak jest przykład oczywistej niekonstytucyjności, to jednak każdy sąd i każdy sędzia też ma prawo do incydentalnej odmowy zastosowania przepisu. To w każdym razie nigdy
ani Sąd Najwyższy, ani NSA w sposób wyraźny nie powiedziały, że my to akceptujemy w sposób niewątpliwy, absolutny, no ale w jakim składzie, a że my to akceptujemy w sposób oczywisty i powszechnie akceptowalny. A więc pozostawał jednak mimo wszystko pewien cień wątpliwości, czy pewna szczelina w tej tradycyjnej konstrukcji. Dalej, i to już była szczelina znacznie większa, w momencie, kiedy sądy się zetknęły z prawem europejskim, to się okazało, że jest zupełnie inaczej. No bo każdy sędzia i każdy sąd ma obowiązek odmowy zastosowania przepisu polskiej ustawy, jeżeli ona jest sprzeczna czy to z prawem prawem traktatowym, czy to z prawem wtórnym Unii Europejskiej. I tego nikt nie kwestionował, a zwróćmy przecież uwagę, że artykuł 178 ustęp 1 Konstytucji nic nie mówi o podporządkowaniu sędziego prawu europejskiemu. Oczywiście można to było bez trudu wydobyć z innych norm konstytucyjnych, ale znaczy, że ten 178 ustęp 1 jednak też musi być czytany w sposób bardziej otwarty, czy w sposób bardziej nawiązujący do pozostałych przepisów konstytucyjnych. I też wreszcie nie było do końca jasności, no a co właściwie w sytuacji, jeżeli przepis jest sprzeczny z umową międzynarodową, powiedzmy z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Niby jest tam kognicja Trybunału Konstytucyjnego, ale czy ona powinna być traktowana tak samo monopolistycznie jak przy ustawie? Na to doktryna już nie dawała takiej jasnej odpowiedzi, no bo już nie można było powiedzieć, no monopol Trybunału do rozstrzygania o konstytucyjności ustaw wynika z tego, że Trybunał jest szczególnie kwalifikowany do rozstrzygania spraw konstytucyjnych. Czy to samo się odnosi do spraw z zakresu prawa międzynarodowego? Nie jest to już tak oczywiste i właściwie ta kwestia nigdy nie została w jakiś sposób wyraźnie przesądzona w orzecznictwie sądowym, ona jak gdyby pozostała otwarta, ale co trzeba jeszcze raz powiedzieć, ta instytucjonalno-proceduralna koncepcja, jak zabezpieczyć hierarchię źródeł prawa, a w szczególności podległość ustawy konstytucji, była jednak najczęściej rozumiana w ten sposób. Sędzia ma się aktywnie włączać w rozważanie, ocenę, analizę, w razie potrzeby uruchamiać Trybunał Konstytucyjny, choć jak wiemy, Trybunał Konstytucyjny nie zawsze był bardzo chętny do rozstrzygania pytań prawnych sądów, ale to jest sprawa inna. No i to właściwie jest konkluzja, na której mógłbym skończyć to wystąpienie pół roku temu. No, ale teraz pojawia się z kolei następna seria. No bo tak, w tym systemie Trybunał Konstytucyjny stanowi jakby zasadniczy zwornik systemu zapewnienia hierarchii źródeł prawa. Jeżeli teraz działalność Trybunału Konstytucyjnego uległa istotnemu zakłóceniu, no to teraz to jak należy taką sytuację pojmować? Jeszcze raz chciałem podkreślić, że moim zdaniem działalność Trybunału Konstytucyjnego już w tej chwili uległa istotnemu zakłóceniu, a to zakłócenie można by inaczej nazwać rozchwianiem zarówno przepisów dotyczących składu, jak i sposobu funkcjonowania Trybunału, bo przecież mamy do czynienia z sytuacją, gdy cały szereg, czy w całym szeregu kwestii o fundamentalnym znaczeniu istnieją rozbieżne poglądy pomiędzy z jednej strony organami władzy politycznej, z drugiej strony samym Trybunałem Konstytucyjnym i niektórymi innymi konstytucyjnymi organami państwa. Skład Trybunału, no wiemy w tej chwili, że ma on niewątpliwie 12 ważnych sędziów, bo tak pan prezes Rzepliński zdecydował, no, a pozostała trójka, no wiemy, że mamy dwie trójki i nie bardzo widać tutaj możliwość uzgodnienia co do stanu prawnego w tym zakresie. Dalej, jakie przepisy obowiązują, gdy chodzi o sposób procedowania Trybunału, zwłaszcza gdy chodzi o orzekanie w pełnym składzie. Jakie sprawy mają być rozstrzygane, jak ten pełny skład ma być liczony, jaka większość musi w tym pełnym składzie być zachowana. Znowuż mamy tutaj do czynienia z rozchwianiem stanu prawnego, które wynika z tego, że jest ustawa nowa, która teoretycznie powinna być ustawą obowiązującą, no ale jednocześnie istnieje zasadnicza rozbieżność.
co do tego, czy ona jest rzeczywiście obowiązująca, w jakim zakresie jest obowiązująca, od kiedy jest obowiązująca. I jak wiemy, Trybunał Konstytucyjny nie jest gotowy do uznania pełnej mocy obowiązującej tej ustawy, dopóki sam nie orzeknie o jej przepisach. Mamy więc wobec tego do czynienia z tą właśnie sytuacją rozchwiania. Co więcej, ta sytuacja rozchwiania wydaje się być sytuacją, która się może przedłużać w czasie. No bo teraz wyobraźmy sobie trzy możliwe scenariusze. Pierwszy jest taki, że w jakiś sposób doszłoby do takiego uzgodnienia stanowisk, że Trybunał Konstytucyjny by owej noweli grudniowej, czy jak to mówi pan profesor Wyrzykowski, noweli gwiazdkowej, nie zakwestionował. No to wtedy doszłoby do uzgodnienia stanu prawnego, gdy chodzi o procedurę działania Trybunału, składy i tak dalej, ale ciągle nie byłoby sędziów. W związku z tym, w każdym razie, gdy chodzi o działalność Trybunału w pełnym składzie, istniałaby bardzo poważna wątpliwość, czy Trybunał może orzekać się w składzie 10 sędziów. Czy to jest wątpliwość? Nie, można powiedzieć nie, no bo na gruncie Konstytucji cała ta prawda wykładnia, która jest w tej chwili stosowana, jest bardzo poważna grupa argumentów pozwalających Trybunałowi działać w ten sposób. Zgoda, ale z kolei druga strona może powiedzieć, nie, my się z tym nie zgadzamy i żadne orzeczenie, które będzie wydane w takim składzie, nie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. I znowuż, niezależnie od tego, kto ma rację, niezależnie od tego, że taka decyzja moim zdaniem byłaby jaskrawym naruszeniem Konstytucji, gdyby odmawiać publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, efekt byłby taki, że tych orzeczeń tam by nie było i na tym właśnie ten stan rozchwiania, który prowadzi do częściowego paraliżowania możliwości działania Trybunału, polega. Niemniej w takiej sytuacji w każdym razie Trybunał miałby prawdopodobnie możliwość działania w innych składach, ale o tym jeszcze za chwilę. Scenariusz drugi to jest taki, że Trybunał Konstytucyjny orzeka, że cała ta nowela grudniowa z uwagi na naruszenia procedury ustawodawczej doszła do skutku wbrew Konstytucji, więc cała jest niekonstytucyjna, co zapewne znajduje podstawę w bardzo wielu poważnych argumentach. Miałoby jednakowoż ten efekt, no, że wobec tego tej ustawy z punktu widzenia Trybunału by już nie było, skoro niekonstytucyjnie została uchwalona. Skoro jej nie ma, no to na jakiej podstawie Trybunał ma uchwalać? Czy się odrodzi stara ustawa, to byłoby chyba najrozsądniejsze, czy bezpośrednio na tle Konstytucji, no ale czy wobec tego znowuż tego typu orzekanie Trybunału na podstawie ustawy, na podstawie przepisów, które pojawiłyby się wobec wygaśnięcia mocy ustawy czy noweli grudniowej, znalazłoby uznanie w praktyce władz politycznych? Prawdopodobnie nie, bo władze polityczne powiedziały, wasze orzeczenie wydane w składzie 12 sędziów, czy 10 sędziów tutaj, tak jest, nie, 12 będzie, tak, jest orzeczeniem, które nie przyniosło skutku, no bo nie ma 13. Jak nie przyniosło skutku, to go nie ma, jak go nie ma, to nowela grudniowa obowiązuje, jak wy jej nie stosujecie, no to wobec tego te wasze orzeczenia wydawane na podstawie starych przepisów są nieaktualne. Czy można je ignorować? I znowuż dochodzimy do tego właśnie stanu rozchwiania, o którym mówię. W scenariuszu trzecim Trybunał Konstytucyjny może jakoś uciec od problemu zgodności proceduralnej, a po prostu punktowo uznać za niekonstytucyjne niektóre przepisy noweli grudniowej, zwłaszcza te dotyczące działalności Trybunału w pełnym składzie. Tak samo jak w poprzednim scenariuszu, skutek byłby prawdopodobnie taki, że władza odmówiłaby uznania takiego orzeczenia, no bo jest wydane w niewłaściwym składzie, no ale to by dotyczyło tych rozstrzygnięć, które by kwestionowały niektóre postanowienia noweli grudniowej. Natomiast te postanowienia noweli grudniowej, które by nie były zakwestionowane i nie byłyby uznane za niekonstytucyjne przez Trybunał, tym samym zaczęłyby obowiązywać. I doszłoby w tym zakresie do uzgodnienia stanu prawnego. Czy to miałoby jakikolwiek sens? No, oczywiście to jest kwestia, jak silne natężenie dobrej i złej woli można sobie w takich sprawach wyobrażać. Ale w każdym razie de lege lata jak gdyby, to w dalszym ciągu by nie pozwoliło Trybunałowi działać w pełnym składzie, no bo by brakowało sędziów, natomiast pozwalałoby działać Trybunałowi w składzie 7 sędziów. A to nie jest takie zupełnie bezsensowne, no bo w składzie 7 sędziów przecież Trybunał orzeka o pytaniach prawnych,
orzeka o skargach konstytucyjnych i co więcej, przez jakieś dziwaczne przeoczenie, orzeka również o wnioskach, chociażby rzecznika, dotyczących niezgodności ustawy z umową międzynarodową. Więc na przykład ustawy z Europejską Konwencją Praw Człowieka. W tym zakresie stan prawny byłby stanem prawnym uzgodnionym, więc trudno byłoby kwestionować legalność działania 7-osobowych składów Trybunału. Trudno. Trudniej byłoby kwestionować legalność orzekania przez 7-osobowe składy Trybunału. Takie więc są te jak gdyby scenariusze, z których oczywiście żaden nie jest dobry, z których każdy obejmuje jednocześnie bardzo wyraźnie elementy łamania czy naruszania konstytucji. Trudno przewidzieć, czy one dojdą do skutku, ale to jest jak gdyby tło. Natomiast, i to jest ta czwarta seria obserwacji, to co mnie interesuje, to jest pytanie, no nawet jeżeli jest tak, że zanik działalności Trybunału Konstytucyjnego, czy zanik zdolności Trybunału Konstytucyjnego do działania, czy rozchwianie możliwości działania Trybunału Konstytucyjnego, jest sytuacją antykonstytucyjną, kryje w sobie istotne i poważne naruszenie konstytucji, no niemniej jest to sytuacja, która obiektywnie może istnieć, co więcej może się utrzymywać. Czy z tego coś wynika? No, jednocześnie przecież konstytucja dalej obowiązuje, póki co jeszcze nie zanikła do końca. Jeżeli konstytucja dalej obowiązuje, to wydaje się, że należy ją odczytywać w sposób afirmatywny, czy afirmacyjny, czyli starać się jednak odnaleźć w konstytucji, ile się da podstaw dla ratowania tej właśnie materialnej koncepcji hierarchii źródeł prawa, nadrzędności konstytucji i podległości ustawy, no niż w sposób nihilistyczny, mówiąc, no to już się nic nie da zrobić, to w ogóle o tych kwestiach orzekać nie można. Jeżeli ma się orzekać czy odczytywać konstytucję w sposób afirmacyjny, no to powstaje pytanie, jak wobec tego czytać artykuł 170 ustęp 1 i jak w tej szczególnej sytuacji rozumieć to sformułowanie, że sędziowie podlegają konstytucji oraz ustawom. Czy tak samo jak w tym, można powiedzieć, wyjściowym modelu konstytucji 97 roku, opartym na, jak się okazało, optymistycznym założeniu, że Trybunał Konstytucyjny jest poza niebezpieczeństwem ograniczenia działalności, czy trzeba jednak poszukiwać interpretacji nowych. I wydaje mi się, że te interpretacje nowe mogą być częściowo poszukiwane, a w każdym razie z tej sytuacji wynikają dla mnie trzy praktyczne konkluzje z punktu widzenia działalności sądów. Po pierwsze, to jest konkluzja, że oczywiście sądy nie mogą uważać się za zwolnione od rozważania kwestii konstytucyjnych. I w tym rozważaniu kwestii konstytucyjnych, jeżeli sądy dojdą do wniosku, a to jest przecież kompetencja każdego sądu, każdego sędziego w każdej sprawie, że jest problem konstytucyjny, to może ten sędzia czy sąd zastanowić się nad skierowaniem pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego, no zwłaszcza w tym scenariuszu, gdyby jednak te siódemki w Trybunale mogły o tym orzekać. I to jest jeden z elementów, który mógłby stanowić, marny bo marny, ale jednak jakiś erzac tego, że możliwość skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosków byłaby jednak możliwością znacznie bardziej ograniczona, choć mówię nie do końca. Gdyby natomiast sędziowie zaczęli uznawać, czy gdyby się okazało w rzeczywistości, że Trybunał nawet nie jest w stanie działać w zakresie rozpatrywania pytań prawnych i skarg konstytucyjnych, no to wtedy jest pytanie, czy w takiej sytuacji logika dotychczasowego wywodu mówiąca, tobie sędzio nie wolno samodzielnie odmówić zastosowania ustawy z konstytucją. Dlaczego? No nie dlatego, że to są akty tego samego rzędu, ale dlatego, bo to jest rzecz Trybunału Konstytucyjnego, kompetencyjnie rzecz biorąc. A jak nie ma tego Trybunału? Czy jak on nie jest zdolny do działania? Czy nie trzeba wobec tego wrócić i powiedzieć, no to wobec tego, jeżeli jest sytuacja, kiedy ustawa jest niekonstytucyjna, a obowiązkiem sędziego jest stosowanie konstytucji, granicą niezawisłości sędziego jest posłuszeństwo konstytucji, to wobec tego, jeżeli sędzia ma do wyboru zastosować niekonstytucyjną ustawę albo w oparciu o konstytucję odmówić zastosowania niekonstytucyjnej ustawy, to chyba powinien przyjąć tą drugą koncepcję. Czyli wtedy
niezależnie od różnego rodzaju problemów, trudności, o których zresztą pani profesor Łętowska też kiedyś tam pisała trzy tygodnie temu, być może byłoby to rozwiązanie, które w każdym razie mogłoby pozwolić sędziemu na interweniowanie w pewnych najbardziej oczywistych czy najbardziej drastycznych sytuacjach kontroli konstytucyjności. Mówię, no przy założeniu, że doszłoby do dalszego rozchwiania czy paraliżowania działalności Trybunału Konstytucyjnego. Czy to by znaczyło, że Trybunału Konstytucyjnego dla sądów by już nie było? No nie, bo przecież w każdym z tych scenariuszy Trybunał Konstytucyjny, mam nadzieję, będzie wydawał orzeczenia. Te orzeczenia mogą być ignorowane bądź nie, publikowane w Dzienniku Ustaw bądź nie, ale one przecież będą istniały. Jeżeli teraz sąd zetknie się ze sprawą, gdzie stosuje się przepis ustawy, w stosunku do której Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to jest ustawa niekonstytucyjna, to na pewno będzie to mógł czy powinien wziąć pod uwagę przy swoim orzekaniu, niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie sąd się tym będzie czuł bezpośrednio czy absolutnie związany. Mówię, to jest wszystko otwarcie pewnego rodzaju grupy pytań, ale w sytuacji, gdyby Trybunał Konstytucyjny z jakichś powodów miał przez dłuższy czas problem z realizowaniem swoich funkcji konstytucyjnych, może być to alternatywa, od której jednak tak zupełnie odwracać się nie należy. No i wreszcie po trzecie, to jest problem prawa międzynarodowego i ponadnarodowego. Na pewno jeżeli można daną sprawę ubrać w problem zgodności z prawem europejskim, wtedy kognicja każdego sędziego jest oczywista do pominięcia ustawy. Jeżeli można daną sprawę ubrać w kwestię zgodności z normalnym prawem międzynarodowym, chociażby Europejską Konwencją. Kto wie, czy i tutaj sędziowie nie mogliby zastosować takich samych sytuacji. Co można powiedzieć na, jakby w konkluzji? No jeszcze raz trzeba powiedzieć, że to, co mamy dzisiaj, jest sytuacją naruszającą konstytucję. Tego nie można akceptować, w tym sensie, że nie można tego afirmować. Niemniej trzeba poszukiwać takich środków reakcji, które by pozwoliły w ramach artykułu 178 ustęp 1 no, uratować choćby tyle podległości ustaw konstytucji, ile to jest możliwe, a jak się wydaje substrat, czyli niekonstytucyjne ustawy, no tak od razu też w praktyce prawodawczej i sądowej nie zanikną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Poproszę teraz o zabranie głosu pana doktora Adama Bodnara. Bardzo proszę. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję. Ja poświęcę kilka minut rozważaniom na temat relacji pomiędzy niezawisłością a ochroną praw jednostki. Wydaje mi się, że to jest pewnym truizmem już po całym dniu dzisiejszej konferencji mówić o tym, że niezawisłość jest ważna z punktu widzenia ochrony praw i wolności jednostki, że wszelkie ograniczenia w zakresie niezawisłości ograniczają bezstronność sędziego, wpływają na legitymizację sądów, jeśli chodzi o ich podstawową funkcję, czyli wymierzanie sprawiedliwości. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę państwa na to, że moim zdaniem w takim codziennym życiu, w takim życiu przeciętnego Kowalskiego, wydaje mi się, że brak jest powszechnego zrozumienia, czym jest niezawisłość, na czym ona faktycznie polega, dlaczego jest tak ważne dbanie o jej zewnętrzne i wewnętrzne przejawy. Mam wrażenie, że to dla wielu jest idea abstrakcyjna, która nie ma przełożenia na rzeczywistość, czyli na istnienie takiego swoistego poczucia sprawiedliwości wymierzanej przez bezstronnego sędziego, który kieruje się tylko prawem. I być może jest to taka idea jak wolność, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym jest wolność tak długo, jak wolność nie jest ograniczona. Być może tak samo jest z niezawisłością, że nie zdajemy sobie sprawy, czym jest niezawisłość tak długo, jak mamy jednak poczucie, że ten niezawisły sędzia naszą sprawą się zajmuje. I wydaje mi się, że tutaj te tradycje tworzenia niezawisłości, to co było
widoczne w poprzednim panelu, że w niektórych państwach to jest wręcz wpisane w krwiobieg całego społeczeństwa, funkcjonowania narodów, a w innych państwach to się dopiero tworzy, to myślę, że jest istotnym czynnikiem. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ dochodzi w którymś momencie ten moment, kiedy te wartości właśnie, jak niezawisłość sędziów, niezależność sądów, Trybunał Konstytucyjny, te idee ulegają pewnemu podważeniu ze strony polityków, którzy dokonują próby zamachu na te wartości. I wtedy się spodziewamy, że nastąpi obrona tych wartości, że społeczeństwo wystąpi w obronie tego, co my uznajemy jako niezwykle cenne. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli byśmy się zastanowili nad istotą tego pojęcia, to trochę jest tak jak z taką wiedzą tajemną, tak? Że te elity, które kształtowały ustrój III Rzeczypospolitej, posiadły wiedzę tajemną, stworzyły, zapisały w aktach normatywnych konstytucji, w prawie ustroju sądów powszechnych na różne sposoby, korzystając z wiedzy tajemnej zdobytej chociażby przez profesora Rzeplińskiego, który napisał fundamentalną książkę o sądownictwie w PRL-u, czy z takich książek jak książka o, dokładnie o etosie sądownictwa, mam na myśli książkę profesora Strzembosza. Natomiast powstaje pytanie, czy to właśnie wykuwanie tych standardów, które się odbywało na przestrzeni historii III Rzeczypospolitej Polskiej, się przełożyło na faktyczne znaczenie i zrozumienie tych standardów dla społeczeństwa. I to jest tak samo trochę jak z Trybunałem Konstytucyjnym, tak mi się przynajmniej wydaje, że z jednej strony cała duża część debaty na temat Trybunału Konstytucyjnego była poświęcona kwestiom politycznym, kwestiom czy ten sędzia, czy tamten i w jaki sposób wybrany. Natomiast dopiero później pojawiła się dyskusja na temat, po co w ogóle jest sądownictwo konstytucyjne, jaką funkcję pełni, a i tak ta debata, myślę, że była dość spóźniona i niezrozumiała dla części społeczeństwa. I tutaj chciałbym przypomnieć taki bardzo ciekawy, to był wpis na blogu pani Marceliny Zawiszy z partii Razem, która mniej więcej powiedziała coś takiego, a po co ten Trybunał Konstytucyjny, po co go bronić, gdzie on był, kiedy, prawda, tutaj my musimy pracować na podstawie umów śmieciowych, nie możemy zakładać związków zawodowych, jaką on w ogóle funkcję pełni. I oczywiście jak się przyjrzeć temu wpisowi, to on był absolutnie niesłuszny pod względem zrozumienia istoty sądownictwa konstytucyjnego, zrozumienia roli, jaką odgrywa Trybunał Konstytucyjny, ale on jednak pokazywał coś moim zdaniem istotnego, to takie brak zrozumienia właśnie, po co te instytucje są, jaką one rolę pełnią w systemie demokratycznym. No i tutaj powstaje pytanie, co się stało takiego, że takie głosy się pojawiają, traktowane są poważnie, dyskutowane, są przedmiotem publicznej dyskusji i niekoniecznie przeradza i głosy te znajdują jakiś rezonans społeczny, a ta obrona wartości jest moim zdaniem mimo wszystko wciąż bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o szerokie społeczeństwo. Czy zaniedbana została edukacja obywatelska tutaj, czy może my jako prawnicy zaniedbaliśmy też nasze obowiązki w stosunku do społeczeństwa, że funkcjonowaliśmy w tej przestrzeni wiedzy tajemnej, bo my wiemy, co to jest niezawisłość, bo my wiemy, co to jest niezależność sądów i czemu to służy i dlaczego to jest ważne, natomiast nie postaraliśmy się, żeby się zniżyć do tego poziomu wytłumaczenia, ale po co te zasady są, dlaczego one istnieją, po co one są stworzone dla rozwoju demokratycznego porządku prawnego. I moim zdaniem te ostatnie dni, ostatnie miesiące w Polsce to nie jest tylko i wyłącznie walka o praworządność. To nie jest walka tylko i wyłącznie o to, czy Trybunał Konstytucyjny będzie funkcjonował w takim czy innym kształcie, ale to jest moim zdaniem przede wszystkim wielka lekcja pokory w stosunku do społeczeństwa. I moim zdaniem to jest ten moment, kiedy środowiska prawnicze, szeroko pojęte, powinny szczególną energię poświęcić na wytłumaczenie społeczeństwu, po co te wszystkie wartości są, za pomocą jakichś konkretnych, jasnych przykładów spójnego przekazu. I weźmy choćby, proszę Państwa, odpowiedzialność odszkodowawczą państwa. Artykuł 77 Konstytucji, środek ochrony praw i wolności jednostki, mamy
sporo orzeczeń na ten temat, orzecznictwo się rozwija, można mieć wątpliwości, ale jednak jest jak pewne przekonanie, że jeżeli składamy pozew przeciwko Skarbowi Państwa, to jednak jest jakaś szansa na wygraną prędzej czy później. Ale powstaje pytanie, czy zawsze tak będzie? Czy na przykład, jeśli pojawią się wypowiedzi polityków, że zasądzanie odszkodowań od państwa nie służy racji stanu, to czy sędziowie będą wtedy orzekać tylko i wyłącznie na podstawie konstytucji i ustaw? Czy jeżeli się pojawi groźba pod adresem konkretnego sędziego, jak to zostało dzisiaj ujęte, transparentności procedur awansowych oraz dyscyplinarnych, to czy to będzie miało wpływ na orzecznictwo? Co sędziowie mają zrobić ze wskazówkami wyrażanymi publicznie przez polityków, a takie mogą się w którymś momencie pojawić, że sędzia powinien szczególnie brać pod uwagę interes państwa w warunkach kryzysu finansowego przy orzekaniu w takich sprawach? Czy wreszcie, jeżeli będziemy mieli asesora sądowego, tak, który ma zdolność orzekania, znowu, ja się z tym głęboko nie zgadzam, ale rozumiem, taka decyzja została podjęta przez parlament, to czy on będzie aż tak niezawisły w swoim orzekaniu, jeżeli będzie wiedział, że jego nominacja na sędziego będzie zależała od prezydenta, a prezydent, jak zauważyliśmy, w sprawach powołań sędziowskich nie będzie chciał być tylko i wyłącznie notariuszem. To są bardzo konkretne problemy, przed którymi będziemy stali, być może już stoimy, które wszystkie będą składały się na efekt mrożący dla funkcjonowania sądów, dla działalności poszczególnych sędziów. Bo tego typu wypowiedzi, tego typu stanowiska powiązane z tym, że mamy niejasne przepisy, chociażby prawa ustroju sądów powszechnych, pozwalające na różnego rodzaju arbitralne stosowanie przepisów, będą stopniowo wpływały, powoli wpływały na poziom niezawisłości. I nie chciałbym, żebyśmy skończyli w którymś momencie, tak jak w filmie z Wiagiancewa Lewiatan, że mamy sąd, mamy prawo, mamy formułki recytowane przez sędziego, mamy nawet pełnomocnika, natomiast końcowy rezultat jest przerażający. I dlatego, proszę Państwa, moim zdaniem trzeba pójść, trzeba zejść poziom niżej, nie tylko mówić, że walczymy o niezawisłość, ale tłumaczyć, na czym ta walka o niezawisłość polega. Co to jest ta niezawisłość? Jakie jest jej zastosowanie w codziennej pracy sądu? Co to znaczy dla konkretnej osoby, że sędzia jest niezawisły? Jakie to ma konsekwencje dla rozpoznawanej sprawy? Co będzie, jeżeli ten sędzia nie będzie niezawisły, jeżeli będzie się kierował jakimiś kryteriami pozaprawnymi przy rozstrzyganiu sprawy? Jakie to może mieć skutki dla sprawy karnej, dla sprawy odszkodowawczej, dla sprawy rodzinnej, szczególnie jeżeli temu chociażby będzie towarzyszyło, takim sprawom będzie towarzyszyło jakieś zainteresowanie medialne. Natomiast wydaje mi się, że jednocześnie nie powinniśmy jako środowisko prawnicze, i mówię to także we własnym imieniu, oszukiwać ludzi. Co mam na myśli? Bo jeżeli będziemy mówili, że my teraz walczymy o niezawisłość sędziowską, o niezależność Trybunału, o cały szereg różnych innych wartości związanych z funkcjonowaniem sądownictwa i będziemy mówili obywatelom, że to jest gwarancją ochrony ich praw, to mam wrażenie, że jednak częściowo będziemy ich oszukiwali. Ponieważ cóż dla obywatela po niezawisłości, skoro będzie miał sąd, który postępuje przewlekle, nieefektywnie i kiedy musi on oczekiwać wiele, wiele lat na rozpoznanie jego sprawy. Jeżeli myślimy o gwarancjach artykułu 45 Konstytucji, to musimy myśleć o nich łącznie, tak, że z jednej strony to są te gwarancje dotyczące bezstronności i rzetelności, ale też gwarancje dotyczące rozpoznania sprawy bez zwłoki. I nie możemy postrzegać niezawisłości jako wartości samoistnej, ale wartości, która może znaleźć pełną realizację jedynie w sprawnie działającym sądownictwie. I tutaj mamy kolejną lekcję pokory, bo niezależnie od tego, jakie wartości te fundamentalne wywalczymy i być może obronimy, to i tak każdy przypadek źle rozpoznanej sprawy będzie tą zadrą, która podważa legitymizację sądownictwa. I oczywiście możemy mnożyć przyczyny przewlekłości postępowania, przyczyny pomyłek sądowych, możemy mówić o biegłych sądowych, możemy przypominać o tym, że procedury nie funkcjonują tak, jak być powinny, ale to jest fakt, tak? To niestety idzie na konto sądownictwa. I tutaj dochodzimy do sytuacji swoistego paradoksu, bo z jednej strony
i podejrzewam, że każda osoba na tej sali chciałaby zrobić wiele, aby te problemy rozwiązać, natomiast z drugiej strony no nie ma tych możliwości często politycznych, aby te problemy rozwiązać, tak? Gdyż ich rozwiązanie czasami, nie mówię, że zawsze, ale czasami zależy od Ministerstwa Sprawiedliwości i od dobrej woli w zakresie przeprowadzania reform. I na dłuższą metę to jest zgubne, tak? Bo to prowadzi do tego, że sądy, nawet jeżeli chcą, to stają się klientem w stosunku do Ministerstwa Sprawiedliwości, zabiegając o różnego rodzaju reformy. Ale być może właśnie to jest ten moment, kiedy należy się zastanowić nad alternatywą. Być może tak być nie powinno, że to, że ministerstwo, że, przepraszam, sądownictwo tylko podnosi ogólny apel o zmiany i tak naprawdę czeka na to, co zrobi ministerstwo. Może to jest już moment na zmianę formuły patrzenia. Może to, co robi Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja od jakiegoś czasu, proponując różnego rodzaju rozwiązania, powinno się stać praktyką działalności całego środowiska prawniczego. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, jak to zrobić, jak proponować alternatywę w tej sytuacji, jak przekonywać do tej alternatywy, jak zdobywać uznanie społeczeństwa, ale wydaje mi się, że to jest ważna dyskusja, żeby nad tym się zastanowić. I chciałbym, zmierzam do tego, że możemy bronić demokracji, możemy bronić wartości niezależnego sądownictwa, niezawisłości sędziów, ale musimy się zastanowić, co będzie potem. Wyobraźmy sobie, że się uda. Wyobraźmy sobie, że te jednak władza wykonawcza, większość parlamentarna odstąpi od pewnych pomysłów, ale czy wtedy będziemy faktycznie w lepszym świecie, czy wrócimy do świata, który jakoś znamy i z którym gdzieś tam się pogodziliśmy, ale który z punktu widzenia jednostki nie jest światem optymalnym, nie jest światem dobrym. Czy mamy gwarancję, że kolejna próba zamachu na niezależność sądów się nie powiedzie? Czy będziemy w stanie bronić skutecznie wartości, jaką jest niezawisłość sędziów? Wydaje mi się, że to jest ten szczególny moment, kiedy musimy nie tylko bronić tych wartości, ale także zdać sobie sprawę, że to jest to moment na wzięcie na siebie odpowiedzialności za przyszły kształt systemu prawnego. Nawet jeżeli ma to się odbywać na poziomie prac koncepcyjnych, na poziomie refleksji głębszej i zastanowienia się nad tym, jak się ma jednostka we współczesnej Polsce. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Poproszę teraz o zabranie głosu pana doktora habilitowanego Ryszarda Piotrowskiego. Bardzo proszę. Panowie prezesi, szanowni państwo, chciałem kilka uwag przedstawić, bardzo takich, powiedziałbym, ogólnych i kilka szczegółowych. Właściwie wszystko zostało już powiedziane. Jestem przekonany, że rola sądów dodatkowo wzrośnie, dlatego że być może rola Trybunału Konstytucyjnego ulegnie zmniejszeniu. Mamy przecież też projekt ustawy o zmianie konstytucji, który przewiduje konkretne rozwiązania dotyczące losów obecnego Trybunału i różne propozycje dotyczące nowej formuły personalnej. Także możemy dzięki mediom poznać, ale z tego wynika, że rola sądów i niezawisłości sędziowskiej może dramatycznie wzrosnąć. I w tym kontekście chciałbym powiedzieć, że niezależność sądów i niezawisłość sędziów to jest wartość konstytucyjna. Myśmy tego nie doceniali, myśmy nie interpretowali konstytucji właściwie, ponieważ trzeba interpretować niezależność sądów zwłaszcza w kontekście zasad ustrojowych i nie można, co niestety było czynione w orzecznictwie, dopisywać w artykule 173 bodaj Konstytucji sformułowania w zakresie urzędowania, co Trybunał Konstytucyjny był czynił. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz w zakresie urzędowania, można było przeczytać. I można było przeczytać, że nadzór zewnętrzny ministra sprawiedliwości to jest jeden z modeli, ale nie jest rzeczą Trybunału Konstytucyjnego,
sugerować jakiekolwiek rozwiązania. To mnie doprowadzało do furii, ponieważ w ten sposób Trybunał Konstytucyjny no, pogrzebał się sam, ponieważ stworzył podstawę, stworzył efekt mrożący i pozwolił, żeby to prawo o ustroju sądów powszechnych było ponad 50 razy nowelizowane. Oczywiście nie Trybunał nowelizował, nie, ale powstało przyzwolenie dla aktywności władzy wykonawczej konstytucyjnie niezrozumiałe, bo przecież to jest kamień węgielny demokratycznego państwa prawnego, warunek jego istnienia i warunek istnienia demokracji konstytucyjnej. Jest wspaniałe rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego o demokracji konstytucyjnej, mówiące, że ona właśnie polega na tym, że władza większości parlamentarnej, autor tego rozstrzygnięcia jest obecny, pan profesor Wyrzykowski, że demokracja konstytucyjna na tym właśnie polega, żeby granice większości parlamentarnej dla uniknięcia historycznie znanego doświadczenia były wytyczone. U406. Prawda? I wobec tego brakowało nam wyobraźni, znaczy nam, nie mnie przecież, ale prawnikom brakowało wyobraźni. Była tu zresztą dzisiaj o tym mowa, że to, co jest, może w każdej chwili stać się swoim przeciwieństwem. Może się właśnie okazać, że ten świat jest niezwykle kruchy. To tak jak na filmie Pianista, prawda? To, co jest, nagle okazuje się, że jest zupełnie inne. I tej refleksji zabrakło, co stanowi w znacznej mierze no, winę środowiska prawniczego, bo te wartości, niezależność, niezawisłość, one są szczególnie narażone na ignorowanie. Z jednej strony są współistotne prawu rozumianemu jako sztuka sądzenia o tym, co dobre i słuszne, a z drugiej strony są zasadniczo przeciwne naturze. Są przeciwne naturze władzy politycznej, przejawiającej się w stałym dążeniu do ekspansji, do koncentracji, do destrukcji wszystkiego, co się owemu dążeniu przeciwstawia. I teraz sędzia nie może powiedzieć, wbrew konstytucji, odpowiedzieć pozytywnie na wezwanie poety: daj rwuszcie jak własci na właswowacja swas. To znaczy spraw, żeby ten, kto władzy chce, żeby mu ta władza smakowała. I tu jest dramat. I teraz na tym tle my mamy przecież, o czym też się nie mówi, mamy głęboko antykonstytucyjną kulturę, wmontowaną w całą naszą przeszłość. Wmontowaną w pierwszą Rzeczpospolitą, wmontowaną w drugą Rzeczpospolitą, obecną w Polsce Ludowej i obecną także w gruncie rzeczy, w całym tym 25-leciu i teraz triumfalnie wkraczającą na arenę dziejową w postaci zanegowania konstytucji. Ci, którzy ślubowali imienia Bożego wzywając wierność konstytucji, parę minut później mówią, że to jest konstytucja, którą potępiają, odrzucają, negują, która jest nic nie warta. Nie tylko w tej kadencji, w poprzedniej też tak bywało i jeszcze wcześniej też tak bywało. I teraz, kiedy ja powiadam takiemu posłowi, przecież proszę pana, to słyszę w odpowiedzi, w dyskusji publicznej, pan się posuwa za daleko. Nie mam innej konstytucji. Mam to, co mam. Inaczej nie obejmę mandatu, a obejmuję go po to, żeby to zniszczyć, bo to jest nic nie warte. No, wobec tego niezawisłość sędziowska w tych okolicznościach i w tych kontekstach ze względu na te kulturowe doświadczenia i na tę przeszłość, która kreuje i dzisiaj mnóstwo podziałów, jest niesłychanie wątła i niesłychanie narażona i zagrożona.
Bardzo interesujący był ten panel o doświadczeniach skandynawskich. Okazuje się, że Dania ma taki szczególnie wysoki poziom poczucia niezawisłości. Ale przecież tam jest też wysoki poziom satysfakcji z życia. W diagnozie społecznej profesora Czapińskiego Dania jest przywoływana jako przykład kraju, gdzie kapitał społeczny jest wysoki, społeczeństwo obywatelskie silne, ludzie szczęśliwi. Z tym pięknie koreluje poczucie niezawisłości sędziów. No a jeżeli rzeczywiście celem ustroju jest zapewnienie szczęścia, jak to w XVIII wieku myślano, to może warto tę niezawisłość chronić i budować. Ale jeżeli uznajemy, że konstytucja i prawa człowieka nie ograniczają suwerena, no to nie ma miejsca dla niezawisłości i dla sądownictwa konstytucyjnego, bo przecież sądownictwo konstytucyjne prowadzi do odrzucenia w koncepcji demokracji założenia o nieograniczonym zakresie woli suwerena. We współczesnych czasach i we współczesnych państwach demokratycznych niebywale wzrasta rola władzy sędziowskiej i wiele się pisze o demokracji sędziowskiej. Można by przytaczać liczne przykłady wskazujące na to zjawisko. Także i u nas, przede wszystkim może wobec niskiej jakości prawa i ze względu na rozmaite wady w funkcjonowaniu parlamentu, rola władzy sądowniczej wzrasta. Tu oczywiście przenikanie się kultury prawnej, prawa stanowionego i prawa sędziowskiego ma swoje znaczenie, ale w niezwykle istotne dla tej sprawy wydają się jej konsekwencje, ponieważ paradygmatem ustroju demokratycznego staje się w coraz większym stopniu prawo do posiadania praw. Ono jest bezskuteczne bez sędziów. Z drugiej strony niemal każda sprawa może stać się sprawą o doniosłym znaczeniu politycznym i politycy nie są w stanie tego zrozumieć, że polityczni sędziowie podejmują polityczne rozstrzygnięcia. Wobec tego niezależność sądów i niezawisłość sędziów oznacza istnienie władzy, nad którą politycy nie mają władzy. I oznacza możliwość, że ta władza, jak to w świetle wystąpienia pana profesora Gawlickiego można by powiedzieć, nagle stanie się reprezentantem niereprezentowanych. To znaczy tym reprezentantem tych wszystkich, którzy nie czują się reprezentowani przez nasz parlament, gdzie większość ma 20% elektoratu. To jest także zagadka naszej konstytucji. I brak ostrożności, stworzenie systemu, który tak został pomyślany, że nagle okazuje się, że mniejszość jest większością, niemal jest suwerenem samym. I teraz ta większość postrzega państwo jako wrogie. Wiceprezes Rady Ministrów mówi w wywiadzie prasowym: wygraliśmy demokratyczne wybory w sytuacji bardzo niekorzystnej, nie mając żadnego wpływu na instytucje państwa, wobec bardzo tendencyjnych, najsilniejszych mediów, niechętnego zmianom otoczenia zagranicznego i skierowania właściwie całego aparatu państwa przeciwko nam. No więc to się pięknie wpisuje w kontekst naszych doświadczeń. Ale przecież były premier mówił w Sejmie w drobnej sprawie, w której zresztą Trybunał Konstytucyjny stanął za rządem, mianowicie w sprawie tej ustawy o okręgach sądowych, obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych. Później Trybunał Konstytucyjny powiedział, że można to rozporządzeniem, te okręgi sądowe, co pięknie podtrzymało dekret PKWN-u z 1944 roku, który właśnie mówił, tak, właśnie mówił, że do czasu
odpowiedniego uregulowania kierownik resortu sprawiedliwości ustali, co trzeba. No i to tak od 1944 roku, aż po najjaśniejszą Rzeczpospolitą i tę troszkę mniej jasną, trwa promieniście, prawda, oświetlając nas tym blaskiem, no, z minionej epoki. Ale co mówił premier? Premier mówił, że jeśli się cofniemy w tej drobnej sprawie, to stracimy szansę zreformowania władzy sądowniczej na długie lata. I większość ówczesna przegrała głosowanie, ale potem pan prezydent zawetował. No i już to sprawę zakończyło. A Trybunał powiedział, że właśnie zgodne z konstytucją jest to upoważnienie ministra sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości. Nie będę analizował tych motywów, tu można się oczywiście spierać, ale znowu kwestia niezawisłości sędziowskiej, niezależności sędziów jako wartość konstytucyjna została tutaj postawiona na dalszym planie. No, dominująca pozycja ministra sprawiedliwości. Ja w pełni podzielam pogląd pana prezesa Zdziennickiego w tej sprawie. Ja od lat 8 mniej więcej postuluję zniesienie urzędu ministra sprawiedliwości. Nikt nigdy nie polemizował ze mną w tej sprawie. Nikt nigdy nie powiedział, panie, nie masz pan racji. Ja prawie za każdym przejściem przez krakowskie przedmieście słyszę, o, dzień dobry, panie konstytucjonalisto, to pan. Nie masz pan racji. Trybunał Konstytucyjny trzeba zniszczyć, bo tam jest właśnie samo zło. No, ale nikt mi nigdy nie powiedział, że właśnie z konstytucji wynika ta szczególna rola ministra. Ona wynika z przepisów carskich, z okresu monarchicznego, z XIX wieku. Ona wynika z zupełnie innego kontekstu ustrojowego. I teraz mówimy, pojęcie ministra sprawiedliwości to jest pojęcie zastane. Ale co to znaczy? To znaczy, że my mamy konstytucję interpretować z punktu widzenia wartości zupełnie jej obcych. I teraz ten minister sprawiedliwości przecież nie przez tę większość, tylko przez poprzednią, zostaje wyposażony w prawo przetwarzania danych. Na biurko każdego sędziego może wejść i zajrzeć i ma sytuację dużo lepszą niż w stosunku do urzędników. Dzięki temu, że żyjemy w erze cyfrowej. Prawda? I to jest rozwiązanie, które nie zostało teraz stworzone. Ono zostało stworzone wcześniej. W ramach właśnie tego programu pana premiera Tuska, żeby przekształcić sędziów w korpus sędziów i żeby, no właśnie, na władztwo was, prawda, mieć więcej władzy. Tylko po co? No i to pora, żeby przejść do pewnego szczegółu, mianowicie do połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To zasadniczo zmienia możliwości korzystania z prawa do sądu. Owszem, kiedy w 2009 roku oddzielano te urzędy, to minister sprawiedliwości nie był jeszcze tak wyposażony w narzędzia nacisku na sądy, jak jest wyposażony teraz. I wtedy można było oddzielić i można było połączyć zaraz. Oczywiście, moim zdaniem, konstytucja nie pozwala na unię personalną ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ale to jest kwestia do dyskusji. Natomiast jeżeli się to teraz łączy, no to mamy sytuację taką, że ponad sądem i ponad jedną ze stron, to znaczy prokuratorem, jest najwyższy zwierzchnik sprawiedliwości. To jaka to równość stron? Skoro ten, kto ma w swoim ręku prokuraturę, ma w swoim ręku jednocześnie sądy i wobec tego może spowodować, że ta niezawisłość
i prawo do sądu staje się całkowicie iluzoryczne. Jeśli zwierzchnik prokuratorów jest zarazem zwierzchnikiem sędziów. Teraz kwestia powołania w Prokuraturze Krajowej Specjalnego Wydziału Spraw Wewnętrznych właściwego do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejszych czynów przestępczych sędziów i prokuratorów. To są głównie przestępstwa drogowe, te czyny przestępcze sędziów i prokuratorów. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że patologie w wymiarze sprawiedliwości się zdarzają. Ja mam tego świadomość. Wystarczy poczytać orzecznictwo Trybunału w Strasburgu. I kiedy czytam niektóre rozstrzygnięcia opowiadające o tym, jak to wyglądało po drodze w Polsce, ogarnia mnie zdumienie, jak to było możliwe. I zaczynam rozumieć, że my źle kształcimy sędziów. Nie tylko my, to znaczy ja, ale także inne uniwersytety, a kształcimy ich źle dlatego, że przygotowujemy do egzaminu na aplikację. Czyli kształcimy głównie pamięć, nie kształcimy myśli, nie kształcimy wyobraźni, nie kształcimy charakterów. Przeciętny student, który chce zostać prawnikiem, on niczego nie czyta, on niczego nie rozumie, on nie ma pojęcia o świecie. I potem on pisze takie wyroki i traktuje człowieka tak, jak traktowano pułkownika Olkowicza. No przecież to, ja to wszystko rozumiem. Ale to jest sytuacja, którą można wykorzystać, tworząc ruch społeczny pokrzywdzonych. Ten ruch się kształtuje, pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. Tę propozycję utworzenia tego wydziału owacyjnie powitano na konferencji w Sejmie, na którą przyjechali ludzie z torbami akt. Mieli nadzieję, że tamto będą te akta od nich przyjmowane i że będą mogli swoje sprawy załatwić. Podchodziło do mnie wielu ludzi i mówiło, proszę pana, ja panu pokażę. To dranie, to kanalie. Widzi pan, taki sędzia, nazwiska. Prawda? I niech pan coś zrobi. No ja nic nie mogę zrobić, ja panu współczuję. Panie, pan jest taki sam jak oni wszyscy. Tak, pan jest po stronie silnych, przeciwko słabym, ale my to zmienimy. I teraz ten Wydział do Spraw Przestępczości Sędziów, no przecież on w znakomity sposób niezawisłość sędziów redukuje. Niezawisłość sędziów oparta na strachu nie jest nic warta. My i tak mamy kulturę nienawiści i nieufności w naszym społeczeństwie. Jeśli wprowadzimy tego rodzaju rozwiązanie, to nie pozbędziemy się patologii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Wszędzie są patologie. To, co ja słyszę od lekarzy, o pracy lekarzy, przerażające. Są patologie w szkolnictwie wyższym, wszędzie są, nie ma idealnego świata. No ale teraz, jeśli powiemy, że tworzymy w Ministerstwie Nauki specjalną komórkę, wydział do badania nadużyć profesorów, i będziemy mieli agentów, prowokatorów, miejmy nadzieję, że będą to studentki, które będą przychodziły do prowadzących zajęcia, ale w każdym razie, proszę Państwa, tego rodzaju koncepcja, która towarzyszy prawu ustroju sądów powszechnych, które jest skonstruowane na bazie kultury kooperacji negatywnej, to ona tam dominuje w tym prawie ustroju sądów powszechnych. I to może jedynie sparaliżować wymiar sprawiedliwości. Teraz jeszcze jedna rzecz, już końcowa. My mamy niezawisłość sędziów i niezależność sądów zagrożoną w warunkach totalitaryzmu informacyjnego, w którym żyjemy. To znaczy w warunkach powszechności inwigilacji, która zmienia człowieka w jakiegoś niewolnika
cyfrowego, to przecież dotyczy także sędziów. Przecież zdalnie uruchamiane kamery w laptopach i smartfonach i tabletach i mikrofony zdalnie włączane. One nie odróżniają sędziów od niesędziów. Toż przedwczoraj słyszałem takie wystąpienie Fundacji Panoptykon, w którym zachęcano mnie, żebym jak najprędzej zakleił moją kamerę, jeśli mam laptop, to żebym szybko zakleił, ponieważ to można zdalnie uruchomić. Ja nie mam nic do pokazania. Przeciwnie, wolałbym się nie pokazywać, prawda, za często, ale filmują, nagrywają, przekazują komu należy. Przecież urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości nie odróżniają sędziów od niesędziów. I oczywiście możemy do tego podejść tak jak jeden z wicepremierów w poprzednim rządzie. Im kto ważniejszy, tym bardziej go podsłuchują, oglądają, obserwują. Trzeba tylko pójść do fryzjera zawczasu, prawda? I do takiego fryzjera, który strzyże te umysły, strzyże te myśli i przygotowuje to wszystko tak, żeby było jak należy. I tutaj na tym tle wątpliwości budzi w ustawie o prokuraturze upoważnienie prokuratora generalnego i prokuratora krajowego, względnie upoważnionych przez nich prokuratorów, do przekazywania organom władzy publicznej, a także innym osobom informacji dotyczących konkretnych spraw i do przekazywania mediom informacji dotyczących toczącego się postępowania karnego bez zgody prowadzącego postępowanie. No, to w takim razie to jest wprost zaproszenie do medialnego nacisku na sądy, który zresztą i tak ma miejsce. Bez tej prywatności sędziów, poszanowania ich odrębności, nie ma mowy o demokratycznym państwie prawnym. A przecież artykuł 20c ustawy o zmianie ustawy o policji stosuje się też do sędziów. Ten przepis przewiduje, że w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw policja może uzyskiwać dane niestanowiące treści przekazu telekomunikacyjnego przesyłki pocztowej świadczonej drogą elektroniczną i może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą. To znaczy, jeżeli sędzia wchodzi sobie na jakąś stronę, to my o tym wiemy. Jeżeli naciśnie przycisk klawiatury, to my o tym wiemy. I teraz nie zatrzymamy ery cyfrowej, ale możemy przynajmniej zatrzymać możliwość wykorzystywania tego wszystkiego, co się kryje i co może najwyżej wpłynąć na zmniejszenie zaufania do sędziów. Według danych z poprzedniego roku władzom sądowniczym ufa 46% badanych. Nie ma zaufania 39%. No, największe jest zaufanie do policji. A więc to pokazuje, że ludzie myślą właściwie tak, jakby można było oczekiwać, że myślą, no ale tym bardziej, tym trudniej w tym świecie o niezawisłość. To znaczy o co? To znaczy o to, by mieć, jak mówi pismo, serce pełne rozsądku do sądzenia twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Salomon takie otrzymał serce od Boga i gdy się obudził, uświadomił sobie, że to był tylko sen. I to jest, proszę Państwa, najciekawsze w całym tym fragmencie. To był tylko sen. Bardzo Państwu dziękuję i przepraszam, że tak długo. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Proszę Państwa, niewiele czasu mam do zaoferowania. Przed nami jeszcze jeden panel, ale zapraszam do dyskusji.
Bardzo proszę. Pan profesor Rzepliński, bardzo proszę. Może małe sprostowanie do narracji pana profesora Piotrowskiego. Amerykanie nie przysięgali sobie w Deklaracji Niepodległości, że zapewnią każdemu szczęście. Wręcz przeciwnie. Zapewniali sobie wolność dążenia do szczęścia. A jak mówią Hiszpanie, to zawsze drugie dzieło. Jeżeli chodzi o prokuraturę, to można sobie wyobrazić, że w Konstytucji znajdujemy barierę przed połączeniem Urzędu Prokuratora i Urzędu Ministra Sprawiedliwości w artykule 191.1, czyli tam, gdzie ustrojodawca wymienia organy konstytucyjne uprawnione do przedkładania Trybunałowi w trybie kontroli abstrakcyjnej sprawę z kwestionowaniem jakiegokolwiek przepisu, jakiejkolwiek ustawy. Tam nie ma mowy o tym, że to będzie jednocześnie członek rządu, bo rząd ma tę możliwość, bo prezes Rady Ministrów to może uczynić, więc nie jest tak. Ja bym mocno bronił tezy, że to połączenie jest niezgodne z Konstytucją. Jeżeli chodzi o wyrok w sprawie K45/07 w sprawie wniosku KRS zapadł jednomyślnie. W ostatniej dużej sprawie z wniosku KRS-u, gdzie Trybunał orzekł o szeregu przepisach, że są niezgodne z Konstytucją, zadałem pytanie, czy gdyby w pozostałych przepisach wykreślić dwa słowa, minister sprawiedliwości pisać trzy słowa, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Czy byłaby zgoda? Nie było zgody. To nie jest takie proste powiedzenie, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego może być najwyższym przełożonym administracyjnym sędziów. Więc zgadzam się z panem profesorem, że nie starczyło nam wyobraźni, ale co do czego innego. Nie co do tego, jak mogą przepisy funkcjonować, bo nasze przepisy są bardzo podobne do przepisów regulujących nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi w innych państwach. Tylko tam nie ma tego jednego ale. Jeżeli chodzi o bo wypowiedź pana profesora Gorlickiego była niezwykle pesymistyczna, że się praktycznie nic nie da zrobić, tylko mamy gorsze wybory i jeszcze gorsze wybory. Czyli, że wszystko marność i marność nad marnościami, bo takie sztukowanie Konstytucji w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, którego wyroki są ostateczne, ustrojodawca, kiedy pisał Konstytucję, troszeczkę nie dowierzał organom władzy wykonawczej, że będą szanowały orzeczenia sądu, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Stąd to zdanie, że są ostatecznie i powszechnie obowiązują, co dla brytyjskiego systemu, gdzie nie ma sądu konstytucyjnego, ale gdzie wyobrażenie sobie, że jakikolwiek organ władzy publicznej, w tym także Izba Gmin, może ignorować jakiekolwiek orzeczenie sądu, w ogóle jest nie do wyobrażenia. Sędziowie brytyjscy wielokrotnie, kiedy z nimi rozmawiałem, dawali temu wyraz. Myśmy to zapisali w Konstytucji i się okazuje, że nawet to nie pomaga. I ignorowanie wyroku w sprawie K34/15 wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest tylko jednym z bardzo licznych przypadków, gdzie się ignoruje wyroki sądów polskich, prawomocne wyroki sądów, które nie są wykonywane. Tylko w dwóch, to jest też, myślę, że rzecz, która
stoi przed Trybunałem Konstytucyjnym, to jest dodanie do tych twardych przesłanek prawa do sądu, do rzetelnego sądu, że nie ma rzetelnego sądu, nie ma sądu w ogóle, jeżeli wyroki sądu są niewykonywane. Tylko w dwóch wyrokach trybunalskich tyczących, czy opartych o artykuł 45 Konstytucji było to wprost napisane. Więc nie tylko procedura, ale wykonanie wyroku. Bez wykonania wyroku nie ma sprawiedliwości. Się okazuje, że także jeżeli ustawodawca jakby nawet przekręca śrubę i w Konstytucji to wpisuje, że wyrok jest ostateczny i powszechnie obowiązuje, czyli powinien być wykonany, nie jest wykonywany. I na koniec, nawiązując właśnie do tego, mam pewną nadzieję, że jednak prezydent wykona wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Również dlatego, że to rozwibrowanie, jak jeden z ważnych profesorów parę miesięcy temu to powiedział, że trzeba pewne instytucje rozwibrować, żeby je skleić na nowo, odklejając jednocześnie Polskę od Europy, że wyrok niewykonywany jest to właśnie rozwibrowanie Trybunału Konstytucyjnego. Trudno mi sobie wyobrazić, że będziemy sztukować w jakiś sposób, łatać, dopracowywać się jakiejś racjonalności w ustawie z nocy 22 grudnia. No i potem się wszystko jakoś tak utrzęsie i jakoś to będzie. Otóż nie, w przypadku orzecznictwa konstytucyjnego tak absolutnie nie może być. Nie dlatego, że sędziowie konstytucyjni to pieczeniarze i lubią mieć bardzo dobrą procedurę i spokój. Taka jest po prostu natura rzeczy. I w tym moja nadzieja, bo prawdopodobnie w najbliższym czasie powstaną dwa wakaty w Trybunale Konstytucyjnym, w tym jeden na 100% 22 kwietnia, kiedy kończy się kadencja jednego z sędziów. I dla mnie jest oczywiste, że obecnie, kiedy mamy 18 wybranych sędziów, z tego 15 zaprzysiężonych, z tego 12 orzekających, pałeczka jest po stronie tej władzy, która nie wykonała wyroku. I tej władzy, która wyrok zignorowała decyzjami z 25 listopada i z 2 grudnia i z 3 grudnia, jeszcze przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli nie chcemy dać się odkleić od Europy, to nie możemy pozwolić, żeby jakikolwiek wyrok, nie tylko ten, ale każdy wyrok sądu polskiego, prawomocny, był niewykonywany. Bo to najbardziej ludzi irytuje. Te argumenty, że nie bardzo rozumiem, czy pan profesor Piotrowski to afirmuje, czy wręcz przeciwnie, ironicznie o tych różnych pomysłach strukturalnych wewnątrz ministerstwa mówi. Ja w latach 05-07 aktywnie zajmowałem się obroną sędziów przed polujących na nich prokuratorów, młodych prokuratorów. Wygrałem 2 sprawy, jedną w sądzie apelacyjnym w Łodzi, jedną w sądzie najwyższym przed sędzią Kozielewiczem. Chwała mu za to, że obronił absolutnie nieskazitelnego sędziego przed pomówieniami pewnej pani świadka skazanej prawomocnie na 3 lata pozbawienia wolności za oszustwa, a więc o wiarygodności mniejszej niż 0. A to był świadek, który był głównym świadkiem pomówień sędziego niezwykle zasłużonego. Powrót do tego typu praktyk, rozumiem, że w ustawie, rozumiem, że czy ministerstwo byłoby oddzielone od sądownictwa, czy nie, to w każdej ustawie dzisiaj może się pojawić dowolny przepis, który będzie dowolnie to regulował. I nasze przekonanie, że jeżeli coś będzie zapisane w ustawie, to za miesiąc nie zostanie zmienione, jest takim dobrodusznym gdybaniem, że będzie
będzie lepiej. Jeżeli, powtarzam, nie przeciwstawimy się w sposób właściwy dla prawników i dla sędziów odklejaniu Polski od Europy, to się odkleimy. Sklejenie będzie o wiele bardziej bolesne. Doświadczamy tego przecież już obecnie. A Trybunał, który nie będzie miał mocy orzekania, bez strachu, nie chodzi o osobisty strach sędziów, bez strachu o to, że procedura się może zmienić w trakcie orzekania, że wszystko zostanie wywrócone do góry nogami, a będzie orzekał w sprawie, której wartość dla obywateli czy dla budżetu państwa sięga kilku, czasami kilkunastu miliardów złotych, nie orzekając o tym, oczywiście naraża dodatkowo państwo polskie, każdego z nas, na straty ekonomiczne. Potrzebny Trybunał nam jest nie dla wygody sędziów konstytucyjnych, bo nie jest to wygodna praca, tylko do tego, żeby Polska była państwem, którym rządzi prawo, które jest demokratyczne, w którym obywatele są wolni i w którym ludzie mają poczucie sprawiedliwości, którą my jako sędziowie administrujemy. Dziękuję. Bardzo proszę. Są mikrofony w sali, będziemy podawać. Bardzo proszę. Mam krótkie pytanie do profesora Garlickiego, który rozwinął tutaj przed nami tę perspektywę zwiększenia roli sądu w sytuacji sparaliżowania Trybunału. Czy nie obawiasz się, że reakcją na to, co powiedziałeś, będzie wprowadzenie do prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw dotyczących sądownictwa, bardzo krótkiego przepisu, który był już znany w naszym porządku prawnym. Sądy nie mają prawa badania zgodności ustaw z konstytucją. I może to retoryczne pytanie. Jeszcze tylko krótka uwaga. Ta nowela gwiazdkowa to bynajmniej nie jest, jak to się utrzymuje, reakcja na wybór przez Sejm zeszłej kadencji 5 zamiast 3 sędziów. Projekt tej samej treści z tych samych kół politycznych wpłynął do Sejmu w 2007 roku. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze, czy zechce pan odpowiedzieć? Po pierwsze to, czy ja jestem pesymistą, ja się raczej obawiałem, że zostanę tutaj potraktowany jako naiwny optymista, proponując tego typu rozwiązanie. No, oczywiście, że jeżeli się chce wyjść z normalnego schematu, mówię, konstytucji traktowane jako pewien akt nadrzędny, no to wtedy w ustawie można uchwalić wszystko. No i można oczywiście zabronić sędziom badania kontroli konstytucyjności ustaw, co prawdopodobnie byłoby z kolei też niekonstytucyjnym przepisem, ale na to rady nie ma. Jedno mnie zachęca jednak do zachęcania sędziów do rozważania takich możliwości, o których mówiłem, to jest to, że państwo może pozwolić sobie na sparaliżowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego i nawet być szczęśliwe, że Trybunał Konstytucyjny nie zawraca głowy. Ale bez sądów żyć się nie da, bo jednak sądy działać muszą. Muszą rozstrzygać normalne sprawy i w tych normalnych sprawach muszą podejmować wyroki, a mogą tam się przecież też pojawiać sprawy konstytucyjne. Więc to jest aparat, którego już tak łatwo się zniszczyć nie da. Można próbować zastraszyć, oczywiście. Można pacyfikować w różny sposób, oczywiście. Ale jednak, i przecież na to wskazują doświadczenia i tych epok historycznych, kiedy sądy w Polsce nie były dobrze traktowane, byli zawsze sędziowie uczciwi, odważni, którzy się potrafili pewnym kwestiom przeciwstawić. Byli oczywiście inni, ale to jest normalne i to się wszędzie zdarza. I wreszcie na pewno wykonywanie orzeczeń sądowych jest wartością zasadniczą.
Na pewno, ja się zgadzam z prezesem Rzeplińskim, wyrok grudniowy Trybunału Konstytucyjnego powinien być wykonany do końca. Jeżeli nie jest wykonany, czy nie jest wykonywany, to mamy do czynienia z deliktem konstytucyjnym. I to jest wszystko prawda. Tylko to jest ta prawda, która może mieć znaczenie dla historii, dla Trybunału Stanu, czy dla przyszłych pokoleń. Natomiast drugim wymiarem, w którym trzeba się jednak też zastanawiać nad istniejącą sytuacją, to jest tu i teraz, to jest dzisiaj. Jakie wtedy poszukiwać rozwiązania? Mówię, w sytuacji, którą się można osobiście brzydzić, którą można odrzucać, którą można potępiać, no, ale której się nie da nie zauważyć, bo też nie można zaczarować rzeczywistości, prawda mówiąc, no tak mówi konstytucja, wobec tego tak jest. A jeżeli wy tego nie widzicie, że tak jest, no to błądzicie. No błądzą, ale co z tego? Więc to ta różnica w podejściu, nazwijmy to idealistycznym, a pragmatycznym, ma oczywiście swoje minusy i plusy po obydwu stronach, ale oczywistością jest to, że problem istnieje. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Przepraszam Państwa, ale podejdę, nie chcę stać do nikogo tyłem, gdy będę mówił. Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dziękuję szanownym referentom za to, co powiedzieli, dlatego że my się musimy pod tym podpisać, a zwłaszcza dziękuję panu profesorowi Piotrowskiemu za to, co powiedział, bo gdybym to ja to mówił, to powiedziano by, że mówię to z pozycji korporacji, sitwy, kliki, znamy te wszystkie słowa, a skoro powiedział to ktoś bezstronny, to nikt nam tego nie zarzuci jako sędziom. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pierwszą sytuację, to tak się złożyło, że z racji tej, iż te kilka tysięcy sędziów wypchnęło mnie do przodu, abym za nich mówił, to ostatnio niektórzy dziennikarze mnie traktowali niemal jak eksperta od spraw Trybunału Konstytucyjnego i pytali, co sędziowie na to. I odpowiadałem, że jeżeli nasza władza polityczna, która teoretycznie jest ustawodawczą i wykonawczą, a faktycznie jest jedną władzą polityczną, zdoła uziemić Trybunał Konstytucyjny, to będzie miała 10 tysięcy sędziów konstytucyjnych w tym kraju. Dlatego, że wtedy to wszystko spadnie na nas. Jeżeli Trybunał nie będzie mógł orzekać, będziemy orzekać my. Bo nikt z nas wtedy tego obowiązku nie zdejmie. Nie będzie można powiedzieć, że kwestie konstytucyjności jakiejś ustawy rozstrzygnął Trybunał. To my będziemy rozstrzygać. Nie wiem, jak na tym ta władza wyjdzie. Mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do czegoś takiego, że Trybunał uziemi i my przejmiemy tę rolę, to mam nadzieję, że tego pożałuje. Natomiast drugą kwestią, już niezwiązaną bezpośrednio z Trybunałem, jest temat naszego spotkania. Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Otóż wszyscy ci, którzy zabierają się za gmeranie w przepisach dotyczących sądownictwa, które, jak to słusznie pan profesor Piotrowski zauważył, ma miejsce od pewnego czasu i można powiedzieć, że nawet poprzednia ekipa rządząca na tacy podała sądy następnej ekipie. Nie chcą zauważyć jednej rzeczy, że to jest niezawisłość sędziów, a nie sądów. I tak w Konstytucji jest. Gdyby w Konstytucji było napisane niezawisłość sądów, to można byłoby powiedzieć, że sąd jest niezawisły tylko na sali. Tylko wtedy, gdy orzeka. Ale to jest niezawisłość sędziów. A zatem sędzia musi tej niezawisłości bronić również wtedy, gdy wykonuje inne czynności, gdy wyznacza rozprawę, gdy podejmuje tego typu rzeczy, które niektórzy uważają za objęte tak zwanym nadzorem administracyjnym, stale rozszerzanym i rozciąganym. I dlatego, gdy usłyszałem tutaj przekazane nam przez wiceministra Piebiaka słowa, mówię przekazane, bo to są słowa, które słyszałem przedtem nie z jego ust, tylko jako swoiste deklaracje polityczne tych, którzy w tej chwili Rzeczpospolitą władają, to widzę, że tutaj jest próba wskazania, iż ten nadzór, zły nadzór, to jest nadzór prezesów czy przewodniczących. Ale pamiętamy wszyscy, że oni są tylko przedłużeniem ręki ministra. Bo gdyby nie wprowadzano szerokiego nadzoru administracyjnego w ustawach i całego łańcucha powiązań z góry na dół, to prezes czy też przewodniczący nie byłby zainteresowany tym, aby
co tu dużo ukrywać, przeszkadzać sędziemu w orzekaniu ciągłymi zaleceniami, poleceniami, żądaniami sprawozdań, dlatego że ten prezes też jest sędzią. I nie jest rzeczą, która moim zdaniem rozwiąże problem zamiana nadzoru prezesa czy też przewodniczącego na bezpośredni nadzór ministra, bo jeżeli ktokolwiek się łudzi, że minister znosząc nadzór prezesów czy przewodniczących nie chce go zastąpić własnym nadzorem, to jest głęboko naiwny. A to nie będzie zamiana siekierki na kijek. To będzie zamiana kija na wielką siekierę. I wolałbym tej siekiery nad sobą nie poczuć. Dziękuję Państwu specjalistom za to, co powiedzieliście. Jeszcze raz. Dlatego, że lepiej to brzmi z Waszych ust niż z naszych. Dziękuję bardzo. Zgłaszała się pani sędzia Kamińska. Poproszę o mikrofon. Mam nadzieję, że wybaczycie mi Państwo, że do części będę stała tyłem, ale myślę, że to przemieszczanie się już szkoda na to czasu. Ja przede wszystkim się przyłączam absolutnie dla tych podziękowań i cieszę się, że miałam po raz kolejny okazję wysłuchać pana profesora Piotrowskiego, bo on nazywa pewne rzeczy po imieniu. Nikt w tym kraju nie traktował artykułu 10 Konstytucji poważnie, ani władza ustawodawcza, ani wykonawcza, ani też niestety przy całym szacunku dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie traktował tego przepisu poważnie, tak jak zresztą 173 Trybunał Konstytucyjny. Poprzednia ekipa, że tak powiem, rządząca zrobiła taki deal, mianowicie wydawało się, że jak przekształcą sądy w takie menedżerskie, prawda, instytucje, które będą zarządzane przez dyrektorów oderwanych całkowicie od prezesa, to wtedy zapisanie nadzoru zewnętrznego wyłącznie ministra sprawiedliwości pozwoli na jakoś wyrównanie tych szans i zagwarantuje sądom niezależność. No co z tego wyniknęło, to wiemy, prawda, każdy przepis da się tak albo inaczej wyinterpretować i teraz mamy, proszę Państwa, co mamy. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego Trybunału Konstytucyjnego, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, o której nikt nie mówi, ale ja jakby czuję się zobowiązana to powiedzieć jako obywatel i sędzia. Otóż wyobraźmy sobie, że ta wizja pana profesora Rzeplińskiego się w jakiś tam sposób ziści, chociaż bardzo bym chciała być tego pewna. Jednak są, proszę Państwa, w Trybunale osoby, które z tej wielkiej uroczystości odbierania przysięgi przez prezydenta zgodziły się na to, żeby zrobiono z tego farsę. Odebrano od tych osób ślubowanie w środku nocy. Jedna z tych osób wypowiadała się publicznie, że Pan Bóg nareszcie się zlitował nad narodem polskim, zabierając profesora Bartoszewskiego, prawda? Jak ja mam wierzyć, że osoba taka czy osoby takie są niezależne, obiektywne, bezstronne, rozsądne jak sędzia? Więc biorę pod uwagę sytuację, w której sędzia zgodnie z obecnie obowiązującym prawem podlega konstytucji, ustawom, no i oczywiście własnemu sumieniu. I teraz wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że ten Trybunał, no tamten skład osobowy będzie się zmieniał, prawda, przyjdą nowe osoby wybrane równie starannie jak ta piątka na podstawie uchwał Sejmu. I teraz, czy ja jako sędzia, zadając pytanie do Trybunału, no bo ja jestem w takiej sytuacji jako sędzia NSA, że powiedzmy mogę się odważyć sama sobie jakoś z tą konstytucją ją wyinterpretować i poradzić. Ale wyobraźmy sobie, że jestem sędzią sądu powszechnego i mam problem konstytucyjny. No i teraz idę do Trybunału, prawda? Załóżmy, że idę za rok czy za dwa lata, kiedy ten skład osobowy jeszcze się zmieni. Ja mogę w pewnym sensie z góry przewidzieć odpowiedź na pytanie, czy dana ustawa jest konstytucyjna, czy nie, nawet jeśli ta konstytucja będzie dalej obowiązywać. No i teraz, proszę Państwa, mamy tutaj, pan minister Piebiak powiedział, na co zwrócił uwagę ktoś z moich poprzedników, że mamy transparentność procedur awansowych i dyscyplinarnych. Wyroki Trybunału o tej zgodności, tej dziwnej ustawy, którą się teraz uchwala w 24 godziny, wyroki Trybunału Konstytucyjnego są, że tak powiem, powszechnie obowiązujące. Jeżeli ja się z nim nie zgodzę, to można mi zrobić postępowanie dyscyplinarne za oczywiste naruszenie prawa.
Ono będzie bardzo transparentne, jak będzie zwłaszcza w Kancelarii Prezydenta organ jakiś odwoławczy, który będzie decydował ostatecznie o mojej winie. Można mnie usunąć z urzędu, proszę Państwa, w 2 tygodnie. Więc z tym przesłaniem tutaj kolegi Macieja może być pewien kłopot, dlatego że istnieje milion sposobów na to, żeby sędziów zastraszyć, podporządkować i po prostu w jakiejś tam przeważającej masie uczynić ich powolnymi. I to mnie bardzo martwi, proszę Państwa. Dlatego wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, o czym mówił pan doktor Bodnar. Trzeba już teraz, czym prędzej, zacząć tłumaczyć prostym ludziom, dlaczego nasza niezawisłość jest taka ważna, dlaczego dla każdego człowieka na ulicy ona powinna być wartością, o którą warto powalczyć i dla której warto wyjść na ulicę czy zrobić cokolwiek innego. Bo wszyscy jesteśmy sędziami, których uczono niezawisłości, niezależności, jakiegoś poczucia godności. Mam nadzieję, że wszyscy, a nawet jeżeli nie wszyscy, to że nas jest większość. Ale proszę Państwa, możemy stanąć wobec czołgu. I wiadomo, że no, zderzenie jednostki z czołgiem jest bez szans. To jest bardzo pesymistyczne, co mówię, wiem, ale to, o czym mówili tutaj panowie, uprawnienia ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, uprawnienia służb wszystkich, prawda, system podsłuchów, prowokacji, nadsłuchów, prawda, i wszystkich tych innych zdarzeń, musimy brać pod uwagę, że będziemy się z tym mierzyć. Dlatego, proszę Państwa, myślę, że każdy z nas musi bardzo uważać na to, co mówi i co robi, że musimy wykazywać jako środowisko pewną wspólną solidarność, broń Boże, nie w chronieniu osób, które nie są godne urzędu sędziego, to mówię od lat, oni nam wszyscy, wszystkim szkodzą i ich trzeba się pozbywać jak najprędzej. Ale proszę Państwa, będą próby podzielenia różnymi sposobami. Musimy się razem przeciwstawić wszystkiemu, co nastąpi. I każdy z nas w swoim życiu i za swoim biurkiem i na swoim krześle sędziowskim musi pamiętać, że kiedyś to przeminie, a wtedy będą zapisane czyny i rozmowy. Dziękuję bardzo. Pani profesor Ewa Łętowska. Ja, proszę Państwa, pragmatycznie i bardzo kompromisowo, ale trochę w opozycji do pana profesora Mączyńskiego i do pana profesora Garlickiego, bo jeżeli zadajemy sobie pytanie, co właściwie robią sądy powszechne z konstytucją, to ja na to odpowiadam, stosują, ale nie badają konstytucyjności. W związku z tym to nie jest tak, jak rozumiem, to do czego zachęca pan prezes Mączyński, prezes Strączyński, że idzie o to, że 10 tysięcy sędziów będzie wykonywało kontrolę, której nie może akurat wykonywać Trybunał. Nie. To chodzi o to, że ta sytuacja, która się w tej chwili wydarzyła, skłania sędziów do tego, aby w tych ramach, które już mają i te rezerwy, które do tej pory nie zostały uruchomione, mogły być uruchomione. Tak zresztą rozumiem również i wystąpienie pani sędzi Kamińskiej. Nie należy oczywiście rwać się na zastępowanie kogokolwiek, bo nie musi być zastępowany, bo taki jaki jest, będzie działał na miarę tego, co ma, może i co będą chcieli sędziowie w nim zasiadający i nie tylko generał, który stoi na czele tego wojska, tylko to, co zrobi wojsko, które jest pod tym generałem. Natomiast ja myślę, że nie ma żadnych przeszkód, że jeżeli wobec tego zadać pytanie, pan sędzia Garlicki o jednej rzeczy zapomniał w artykule 173. Tam jest powiedziane, że pytanie do Trybunału Konstytucyjnego stawia sąd wtedy, jeżeli ma wątpliwości. Jeżeli nie ma wątpliwości, to nie stawia. Nie będzie miał wątpliwości, jeżeli się lepiej wykształci. Przynajmniej, jeżeli nawet nie
bardziej głęboko, to przynajmniej retorycznie. I zapewniam, że tego rodzaju możliwości istnieją i o tym właśnie mówiłam, mówiąc o orzecznictwie NSA, które w tym względzie jest dość bogate. Dziękuję. O głos prosił pan profesor Piotrowski. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja zostałem jako wezwany do sprostowania, ale zanim to uczynię, chciałem nawiązać do tej kwestii międzywojennego okresu. My korzystamy z różnych doświadczeń okresu międzywojennego. Na przykład, kiedy w 1928 roku po zamachu majowym w prawie ustroju sądów powszechnych uznano za możliwe wydawanie sędziom poleceń, ale tylko związanych z nadzorem administracyjnym, to w III Rzeczpospolitej dodano, że także jeśli chodzi o sprawność postępowania. Te pomajowe doświadczenia twórczo rozwijaliśmy i możemy sięgnąć do konstytucji kwietniowej. To konstytucja kwietniowa mówi, że sędziowie nie mają prawa badania ważności ustaw należycie ogłoszonych. Z przeniesieniem tego przepisu, a być może także i innych, nie byłoby, jak sądzę, wielkich problemów. Jeśli chodzi o natomiast sprawę K4507, no tutaj Trybunał uznał, że nie może przejmować odpowiedzialności za ustawodawcę i poszukiwać najlepszego modelu nadzoru. Mógł zrobić sygnalizację. Nie zrobił. W różnych sprawach sygnalizację zrobił, w tej sprawie nie zrobił. Jeśli chodzi o Pursuit of Happiness, to jest Jefferson, no ale Deklaracja Niepodległości mówi, że celem każdego rządu jest zapewnienie szczęścia poddanym. Jeżeli rząd tego nie robi, to poddani mają prawo go obalić. Jest w tym przedmiocie obszerna literatura włoska, Sabino Acquaviva, Progettare la Felicità, wybitny włoski socjolog, niedawno niestety zmarły. I to jest, jeśli chodzi o tę kwestię. Natomiast ja czytałem, może za szybko, bo czasu mało, ale napisałem, wątpliwości budzi zwłaszcza powołanie w Prokuraturze Krajowej specjalnego wydziału spraw wewnętrznych właściwego do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejszych czynów przestępczych sędziów i prokuratorów. No i potem próbowałem to złagodzić, przenosząc na grunt innych dziedzin. Być może ten zwłaszcza grunt związany ze szkolnictwem wyższym i moimi nadziejami na ewentualne prowokacje ze strony pana ministra nauki i jego agentów przysłoniły moje zasadnicze stanowisko w tej sprawie, ale mam nadzieję, że nie zostało ono zrozumiane w ten sposób, że ja zgłaszam gotowość poparcia tego przedsięwzięcia. Bardzo przepraszam, jeśli mówiłem za szybko i nie zostałem zrozumiany. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, skoro nie ma już innych głosów w dyskusji, chciałem serdecznie podziękować panom profesorom, panelistom. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali aktywny udział w naszej konferencji. Zapraszam na przerwę, a po przerwie na kolejny panel, równie ważny. Ja myślę, że no 10 minut przerwy i chyba o wpół zaczęlibyśmy następną część. Bardzo dziękuję.